A niech będzie Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Zawsze kiedy mam sposobność tutaj stanąć i no nie tylko tutaj, ale stanąć i e, składać świadectwo, największą rzeczą, która mnie stresuje, to jest mikrofon, e, już nie wspomnę o kamerze, ale e, to jest reakcja ciała. Bo kiedy duch jest ochotny, to jest pragnienie oddać Bogu chwałę i z tym dzisiaj zamiarem wyszłam tutaj, aby Pana uwielbić i podziękować, że on jest tak blisko w moim życiu i w moim małżeństwie. Troszeczkę cofnę się do tyłu, zanim powiem konkretnie, co chciałabym powiedzieć. Cofnę się tylko o rok, konkretnie do miesiąca marca. Był to trudny czas dla, dla nas wszystkich, bo. Pojawiło się coś, czego nie mogliśmy przewidzieć, co uderzyło w nas w jakiś sposób no, dotkliwie. Nie wiedzieliśmy, jak to dalej będzie się rozwijać, w jakiej sytuacji jesteśmy. Czy to już jest ten moment, gdzie yy, odejdziemy do Pana oczekujących, tych, ty, którzy, którzy oczekują. I był to czas takiej taki troszeczkę niepewności, i co teraz. I końcem marca, kiedy to był czas, kiedy akurat wieczorem poszłam już do, do łazienki, żeby już się przygotować do, do spoczynku, naraz słyszę głośno takie myśli, kto czysty niech się oczyszcza, a kto brudny niech nadal się brudzi. Nie trzeba było się długo zastanawiać, bo ci, którzy znają Boże Słowo, to domyślą się, że to jest to, co jest napisane w objawieniu Jana. Kto, jest, kto czyni nieprawość, niech dalej czyni nieprawość i tak dalej. Pan mnie odnalazł, ja wiem, co on uczynił dla mnie. Więc wybieram tą opcję tej czystości. I to był czas, kiedy wiedziałam, że nie ma co się zastanawiać, co jest wokoło, tylko przygotowywać się, bo nie ma czasu już do stracenia. I rozpoczął się taki głębszy proces oczyszczania nie tylko mnie, ale mojego małżeństwa, mojej rodziny, bo Boże Słowo mówi, że byśmy dążyli do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, więc to jest słowo nie poddające żadnym, żadnym komentarzom. W miesiącu listopadzie troszeczkę się pochorowałam. Przeleżałam jakiś czas w łóżku. No niestety początkiem tej dolegliwości była utrata nagła, utrata całkowicie węchu i, i smaku. No, troszeczkę mnie to wymęczyło. I kiedy był czas, gdzie powoli zbliżały się dni upamiętania, nie wyobrażam sobie, żeby, żeby po prostu. Ja bym miała to przeleżeć, bo to jest czas, kiedy, kiedy mam być tam, gdzie mnie Pan postawił. I kiedy byłam przed Panem, yy, modliłam się, żeby Pan mnie posilił. Miałam taką słabość, której nie przypominam sobie, żebym przez lata mojego chorowania, yy, żebym doświadczyła takiej potwornej słabości. To było takie osłabienie, że wlokłam się. Po prostu się wlokłam, byłam tak potwornie osłabiona. I modliłam się, żeby, żeby Pan mnie wzmocnił, posilił, bo ja swojej siły nie mam. Wie Panie, Ty jesteś moim osobistym lekarzem. I to był wieczór. I nie musiałam długo czekać. Pan mi dał sen, yy, gdzie w małym pomieszczeniu w sypialni yy, siedzę sobie na swoim łożu. Yy, i zaraz za tą sypialnią było drugie pomieszczenie. To było tak, jakby zborowa sala. Wiem, że to, było, że to był ten zbór, to, bo poznałam twarze, które się schodziły na modlitwę, bo to był, to był czas poranny. I ktoś ze sług pańskich przynosi mi w miseczce świeżo zrobioną strawę. Świeżo rozrobione jedzenie podając mi i mówi, żebym to zjadła, dlatego że to jest dla mojego wzmocnienia i posilenia i wyszedł. Ja to spożyłam i po zjedzeniu tego stałam, ubrałam się i dołączyłam do tych, którzy zgromadzali się na modlitwie. Obudziłam się, ale wiedziałam, że dostałam lekarstwo, tak jak wołałam, tak jak prosiłam, i to lekarstwo ja je spożyłam. Smak był tak taka delikatna słodycz, było tak dobre, że chciałoby się jeszcze tego więcej, i czekałam, co będzie dalej. Był to proces i rzeczywiście zaczęłam Panu dziękować za to, że to lekarstwo już jest we mnie, że się rozpoczął ten proces uzdrowienia i wzmocnienia. I kiedy czułam już na tyle, że jestem już na tyle wzmocniona, to czym prędzej przyjechałam na nabożeństwo, bo chciałam być tu, skąd. Bo yy, no to jest źródło, tu jest, ja kocham naszą społeczność. To, to jest mój zbór, tu mnie Pan postawił i kocham moje siostry i moich braci. Upłynął jakiś czas, ale wzmocniona byłam. Na dni skupienia mogłam, mogłam przyjść, mogłam posługi czynić, ale smaku i węchu dalej nie było. Więc to był listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec się zaczął, a ja dalej nie mam, bo na początku nawet domestosa nie czułam, więc to, to była całkowita utrata. Później po nowym roku mogłam między słodkim a słonym troszeczkę rozróżnić, ale to było wszystko. I pamiętnego wtorku, 16 marca, tak, mężu? Tak, 16 marca, przyjechałam z mężem na nabożeństwo, i tegoż dnia dzielny młodzieniec, mój brat, panu Szymon, składał świadectwo i również przedstawił, że miał problem z tym, że nie miał smaku węchu. I jak gorliwie zabiegał, jak on, tego, jak on to wyczekiwał, i dostał to, o co prosił. I kiedy skończył to, składać to świadectwo, to jeszcze wykładowca nie wyszedł, żeby, żeby, prowadzi, żeby mówić, mówić kazanie. A ja zamknęłam oczy i nie Panie, ja mam ten sam problem. Panie, ja dziękuję Ci, że Ty masz to samo dla mnie. Skoro mojego brata uwolniłeś, to tą samą mocą mi przywróć. Ja dziękuję Ci, i przez wiarę przyjmuję teraz smak i węch. I zanim wykładowca zaczął mówić, ja poczułam, jak język mi zmięknął i wrócił mi smak i węch. Mężowi dopiero powiedziałam to w domu, bo był, był, yy, był test, prawda? Na ile. I nie w pro, procesem, ale w pełni i do teraz mam pełnię smaku i węchu. I za to chcę oddać Panu chwałę, że on jest tak blisko, że on jest tak bliziutko, że słyszy, słyszy każdy szept, że jest tak bliziutko. I tym chciałam się z wami podzielić, kochani. Amen. Chwała Bogu. Jesteśmy w duecie, także nic nie może być w pojedynkę. Moja małżonka o tym nie wiedziała, że to dzisiaj wstanę, ale chciałem powiedzieć o tym, że Bóg jest realny, Bóg jest żywy i powiem, w pewnym okresie czasu opowiadanie starych cudów, które Pan Bóg czynił w moim, w naszym życiu, mnie się znudziło. I zacząłem szukać Bożego oblicza i wołać: Boże, ja nie chcę Boga wczoraj, ale ja chcę Boga wczoraj i dzisiaj i na wieki tego samego. I yy, rzecz miała miejsce na modlitwie braci piątkowej. Kiedy wrócę jeszcze do modlitwy i postu tego tygodnia, kiedy. To był bardzo trudny dla nas, dla naszego domu czas, ale kiedy mogliśmy tylko wyrwać się z domu i przyjechać na wieczorne zgromadzenie, to wychodziłem do przodu i modliłem się, prosiłem, Boże Duchu Święty, namać mnie swoim namaszczeniem i ogniem. To jest od długiego czasu głębokie moje pragnienie. O to marzę. Modlili się bracia, namaścili mnie oliwą ja Bogu zacząłem dziękować, że to się stało. I przyszedłem teraz we wtorek na modlitwę mężczyzn, w piątek, przepraszam, i Bradleszek przeczytał takie jedno słowo z Jeremiasza o jarzmie, które pękło mocą namaszczenia. Ja się tak patrzę i mówię: Panie, dziękuję Ci za namaszczenie, które, które mi dałeś. I prosiłem, żeby oświecił moje serce, żeby, żebym zobaczył, co jeszcze jest tym jarzmem, co jeszcze się Panu nie podoba. I przysz, jak staliśmy w uwielbieniu, to przyszło Boże światło na moje serce i zobaczyłem ten kurz i te pajęczyny, które. Które trzeba jeszcze omieć, i wtedy powiedziałem: Panie, ja teraz, w tej chwili, z wiarą przyjmuję, że to jarzmo, to, to wszystko, co się Tobie jeszcze w moim sercu nie podoba, że to zostało złamane. I zacząłem uwielbiać Pana. I to pękło. Ja wolny wróciłem stamtąd do domu. I kiedy, za, za każdym razem, kiedy wracam wieczorem po modlitwie, małżonka zadaje mi dużo pytań, jak, jak żeście przeżywali, jak, jak żeście się tam mieli, jak żeście się czuli, jak przeżywaliście Bożą obecność. A, a teraz jak wróciłem do domu, żona nie pyta się mnie, jak się tam mieliście, tylko mówi, mężu, chciał z tobą y, tak konkretnie porozmawiać. I w miłości wyczytała mi całą listę, tych pajęczyn, tych kur, tego kurzu, które zobaczyłem tam na, na modlitwie w moim sercu. I mówi, słuchaj, ale z tym po prostu musimy, musimy coś zrobić, żeby było, żeby było dobrze. A ja mówię, chwała Bogu, ale ja już jestem wolny. To wszystko, co mówisz, ja zobaczyłem tam na modlitwie i prosiłem Pana, żeby, żeby mi pomógł, żeby to pękło i ja wróciłem z tej modlitwy w wolny i mogę powiedzieć, dziękuję Ci, żono, żeś mi to powiedziała w miłości, ale to już jest historia i od tego czasu jest nowy rozdział i niech będzie imię Pana uwielbione za to wszystko, co On czyni, bo wiara w działaniu jest aktywna.